Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu organizowanym przez Koszalinski Oddział Komitetu Obrony Demokracji i Gazetę Wyborczą. Bardzo serdecznie witam Adama Michnika. Mam również przyjemność gościć dwoje członków Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji, Magdę Filip, wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego. Ja również witam Państwa bardzo serdecznie i przede wszystkim też witam naszego gościa Adama. O Adamie nie będę opowiadała, bo naprawdę bardzo ciężko zapowiadać takiego gościa. Wszyscy Państwo wiecie, kto do nas przyjechał. Człowiek legenda, więc ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć. Chciałabym powiedzieć tylko szybciutko i krótko, jak będzie wyglądało spotkanie, ponieważ to spotkanie jest dla Państwa. Zatem formuła będzie taka, że to Państwo będziecie zadawali pytania panu Adamowi. Tutaj kolega będzie z mikrofonem na sali, więc prosiłabym o podniesienie ręki osoby, które chciałaby zadać pytanie i pan Adam będzie odpowiadał, więc oddajemy Adama Michnika do Państwa dyspozycji. Korzystając z okazji, pozwolę sobie też zadać pytanie Adamowi. Mamy taką rocznicę. Nie wiem, czy ona jest smutna, czy wesoła, ale mija mniej więcej rok od czasu, kiedy powstał Komitet Obrony Demokracji. Wesoła. No wesoła. Przyczyna nie była wesoła, dlatego też nie bardzo wiem, czy mi wesoło, czy smutno, że już się rozwinął. Natomiast chciałam spytać Adama o taką rzecz. Po tym roku jest bardzo dużo pytań i przemyśleń na temat woli działania Komitetu Obrony Demokracji. Pojawiają się pytania, często pojawiają się wątpliwości na temat naszej skuteczności. Przede wszystkim rysują się też takie podziały osób, które mają takie poczucie, że Komitet Obrony Demokracji jest za mało skuteczny. Ludzie czasami mają poczucie zawodu i zgłaszają się do nas, że mimo tego, że od roku działamy, niewiele udało się zrobić. I pojawiają się też głosy co do tego, że niektórzy członkowie i sympatycy chcieliby, żebyśmy podejmowali bardziej radykalne działania. I to jest moje pytanie do Ciebie, Adamie. Jak Ty to widzisz, jak Ty to czujesz? Czy uważasz, że te formy protestu, z których korzystamy jako Komitet Obrony Demokracji, są wystarczające? Czy jednak też skłaniasz się ku temu, że moglibyśmy podjąć inne, bardziej radykalne formy protestu, o których marzą niektórzy nasi kotowicze? Może nie będę ich wymieniała, żeby podpowiadać, bo pomysłów jest mnóstwo. Natomiast chodzi mi o to, jak widzisz naszą skuteczność i sens po roku działalności Komitetu Obrony Demokracji. I co byś powiedział naszym jastrzębiom, bo nie wiem, Państwo wiecie, taki podział się zarysował w Godzie na gołębie i jastrzębie. Więc co powiedziałbyś gołębiom i co powiedziałbyś jastrzębie? Dziękuję. Chciałem bardzo podziękować za zaproszenie. I rzeczywiście ta rocznica pozwala też takie spojrzenie na miniony rok z lotu ptak. Otóż ja poczucie mam, więc ja bym powiedział tak. Najpierw na taką refleksję się powiedzieć przez ten rok. Otóż moim zdaniem ten rok właściwie dla Polski został uratowany przez KOD. Przez to takie kodowe przebudzenie opinii społecznej, społeczeństwa obywatelskiego, aktywności. I dzięki KOD-owi i Polska, i świat zorientowały się, że ta polityka, którą prowadzi rząd Jarosława Kaczyńskiego, nie jest akceptowana przez olbrzymie obszary polskiego społeczeństwa. To jest niesłychanie ważne, bo to jest sygnał i dla Polski, i dla świata. Po drugie, ja myślę, że w jakimś sensie zaletą tej polityki jest to, że ona jakby wybudziła to przebudzenie, że właściwie od 1989 roku nie było takiej aktywizacji. Teraz tak, to pytanie o jastrzębiu i gołębie. Mam powiedzieć, że w każdym środowisku są tacy, którzy uważają, że trzeba działać radykalnie, którym się spieszy. Ja muszę powiedzieć, że ja obserwując KOD, mam wrażenie, że to jest ruch, który ciągle buduje swoją tożsamość. On jeszcze do końca nie zbudował.
moim zdaniem działania bardziej radykalne są ogromnie ryzykowne. Zwłaszcza, że jak wynika z sondaży, wciąż duża część społeczeństwa jest skłonna popierać rząd Jarosława Kaczyńskiego i taka radykalizacja mogła być po prostu niezrozumiała. Bo moim zdaniem w tym elektoracie Jarosława Kaczyńskiego będą następowały zmiany. One już następują. Dlatego, że polityka tego rządu jest sprzeczna z tym, co oni zapowiadali w kampanii wyborczej. Oni nie zapowiadali, że zlikwidują Trybunał Konstytucyjny, że upartyjnią wymiar sprawiedliwości i służby specjalne, że dokonają niesłychanych czystek w aparacie władzy, w wojsku, że doprowadzą do skłócenia po Polski z Unią Europejską, do izolacji Polski. Krótko mówiąc, ludzie się jeszcze do końca nie zorientowali, że zostali po prostu okłamani i że cała ta retoryka PiS-u no, obciach jest. Ja mam poczucie, że w tym momencie ja nie bardzo wiem, co taka radykalizacja by miała oznaczać. Bo jeżeli prowadzi rzecz logicznie, to ona powinna prowadzić do Majdanu. Byśmy sobie zafundowali w Warszawie Majdan wszystkimi niemożliwymi dzisiaj do przewidzenia konsekwencjami takiej polityki. Więc w tym sensie ja bym nie był jastrzębiem, absolutnie nie. Jastrzębiem można być w sytuacji jastrzębiej, to znaczy w takim momencie, kiedy przejście do bardziej radykalnych działań, czy choćby do bardziej radykalnego języka, ma istotne szanse na powodzenie. Ja w swoim życiu bywałem jastrzębiem i gołębiem. Pamiętam, jak w 89 roku napisałem artykuł w gazecie wyborczej Wasz prezydent na nasz premier, to do głos jastrzębia to do głos bierzemy władzę, trzeba wziąć władzę. Jeden mój kolegów, przyjaciół, między innymi pan premier Mazowiecki wtedy uważali, że ja zwariowałem, że to jest zbyt radykalne, że Tadeusz Mazowiecki napisał, że ja szybciej piszę niż myślę. No ale okazało się, że jednak to ja miałem rację, a Mazowiecki po kilku tygodniach premierem został. To tak to było, ale dzisiaj, muszę powiedzieć, mnie się wydaje ta strategia kodu rozsądna, tak jak ja obserwuję to. Rozsądna dlatego, że stopniowo kod jakby poszerza obszar swoich zainteresowań. Na początku był tylko Trybunał Konstytucyjny, natomiast już na mitingu, to było chyba we wrześniu w Warszawie, tego już było dużo więcej, a przed 11 listopada w artykule Mateusza właśnie był taki zarysowany taki kierunek refleksji, który ogarniał już bardzo różne dziedziny. I wreszcie
rezultatem działań kodu bo z jednej strony przełamanie pasywności, a po drugie pokazanie pewnego wzoru i bez kodu byśmy nie mieli ewolucji parasolnej, kiedy po raz pierwszy Kaczyńczyk został zmuszony, żeby na oczach wszystkich popchnąć własny język i się wycofać z tych barbarzyńskich projektów. Nie mielibyśmy tak masowego protestu nauczycieli. Znaczy, to pokazuje, że ten wzór kodowski okazał się w tym sensie możliwy do naśladowania, do powielania. Kod okazał się wzorotwórczy. I oczywiście przyjdzie moment, kiedy będziemy musieli powiedzieć jasno, że ten rząd, który łamie konstytucję i który destruuje demokratyczne państwo prawa, że ten rząd musi odejść. Ale wydaje mi się, że ten moment nie nastąpił. I ja oceniam postępowanie kodu jako z jednej strony bardzo rozumne, bardzo wyważone, ale też bardzo odpowiedzialne. Więc w tym sensie ja z czystym sumieniem noszę kodowskie znaczki, dlatego że to jest ta pozycja, z którą się mogę bez trudu identyfikować i mam głębokie poczucie, że tą drogą kod doprowadzi nas do naprawdę dobrych zmian. Tak bym odpowiedział na pytanie Majdy. Szanowni Państwo. Kto z Państwa chciałby zadać pytanie? Dzień dobry. Chciałbym zadać pytanie panu Adamowi. Czy istnieje taka możliwość, żeby w Koszalinie w gazecie wyborczej ukazywał się dodatek, ale Koszalinski, a nie Szczecinie? Dziękuję bardzo. Ja myślę, że pani ma absolutnie rację. Pan bym chciał, tylko niech pani weźmie poprawkę na to, że w tej chwili gazeta jest na celowniku władzy i oni, którzy nam obiecywali, że zrobią w Warszawie Budapeszt, oni popatrzą na Budapeszt, gdzie właśnie rząd Orbana zlikwidował ostatni niezależny dziennik. I dla nas taka przestroga. Oni nas chcą zniszczyć metodą najprostszą, jak wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I oni nas walą tym, że likwidują prenumeraty w urzędach, że wstrzymali wszelkie ogłoszenia spółek Skarbu Państwa w gazecie i to nas po kieszeni straszliwie walnęło, straszliwie. W związku z tym my mamy teraz taki dość trudny moment w redakcji, mianowicie bardzo to jest trudny moment, mianowicie mamy zwolnienia grupowe. To jest taki traumatyczna chwila. W związku z tym ja mogę powiedzieć tak. Oczywiście my byśmy chcieli otworzyć tu w Koszalinie swój oddział. Natomiast po prostu w tej chwili na to finansowo nie stać. Myśmy musieli wycofać niemal wszystkich
korespondentów za zagranicznych. Właściwie mamy w tej chwili korespondenta w Stanach Zjednoczonych i w Rosji. Właściwie w Rosji nie ma już nie z naszej winy, po prostu naszego dziennikarza leży Władimira Putina usunął z Rosji, w retorsji za to, że z Polski usunięto jakiegoś faceta podejrzanego o jakieś dziwne akcje o charakterze wywiadowczym na nasz pasek Radziwinowi zajmował się wyłącznie dziennikarstwem, a był to niewątpliwie najlepszy korespondent i komentator z całej prasy międzynarodowej. To taka była opinia też moich moskiewskich i petersburskich przyjaciół rosyjskich. Tylko oni po prostu właśnie dlatego, że on to rozumiał i potrafił w rozumny sposób interpretować, jego się pozbyli. Ale to marginesy. W Paryżu, w Londynie, w Berlinie, w Wadze nie mamy kwestii, nas po prostu na to nie stać. To rzeczywiście władza postanowiła z nas wypić krew i dziurki nie zostawić. Więc jak ja rozmawiam z ludźmi dziennikarzami, to mówię tak, albo ocalimy gazetę, a razem z nią ocalimy ważną instytucję demokracji polskiej. Będziemy w CV ocalili demokrację, albo nie ocalimy, będziemy wtedy mieli w CV do ostatniej kropli krwi bronili demokrację. Także przyrzekam, że gdy wyjdziemy z tarapatów, to stanę na głowie, żeby w Koszalinie wyłączył. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Chciałam się dowiedzieć od Pana, jak według Pana powinien wyglądać nowoczesny patriotyzm? W kraju, który z jednej strony chce być w zachodniej, zjednoczonej Europie, a z drugiej strony w takim kraju, gdzie jest bardzo dużo ludzi, którzy nie potrafią zrozumieć zachodnią demokrację. Ja myślę, że ci drudzy, oni nie tylko nie rozumieją zachodniej Europy, oni też nie rozumieją wschodniej Europy, nie rozumieją Polski, oni w ogóle niewiele rozumieją. Ja mam jedno pytanie o patriotyzm. Jest pytaniem z jednej strony bardzo łatwy, z drugiej pytaniem trudny bardzo. Dlatego, że mnie życie nauczyło, żeby nie bardzo ufać tym, którzy patriotyzm mają w kółko na wargach. Jak pisał Kacprowicz, rzadko na moich wargach. Gdzieś to warga ma wyzna, jawi się krwią przepojony najdroższy wyraz ojczyzna. Tym nie można to wezwanie do patriotyzmu nie może być wezwaniem do kneblowania czy do obrażania tego, kto inaczej myśli. Ja mam wrażenie, tak mi się wydawało tutaj przez całe życie, że patriotyzmu dochodzimy swoim postępowaniem, a nie gadunstwem. I stąd mnie irytuje ta pompatyczność, ten taki patos frazesu, który jednocześnie ma służyć obrażaniu innych ludzi. Przecież patriotyzmu odmawiano w naszych oczach, w naszym najlepszym. Ja to pamiętam doskonale 68 rok, kiedy o naszych profesorach wybitnych, wspaniałych się mówiło najgorsze rzeczy
obrzydliwe, o pisarza, znakomity się mówiło, pogarko, Popawła, Jasienicę, autora wspaniałych prac w historii Polski, obrażano, lżono, Stefana Kisielewskiego pobito na Starym Mieście. Ja już nie mówię o tym, że temu towarzyszyła fala dzikiego barbarzyńskiego antysemityzmu, który okrył Polskę niesławą na świecie i w Europie, który wygnał dziesiątki wspaniałych ludzi z Polski. Krótko mówiąc, ten patriotyzm, moim przynajmniej nie jest żadnym patriotyzmem, jest po prostu oszustwem. Natomiast patriotyzm, ja pojmuję jako troskę o własny kraj. Troskę o to, żeby w tym kraju ludzie żyli godnie, żeby mogli żyć bez strachu, bez kompleksów niższości, żeby mogli mieć lepszą jakość życia. Patriotyzm nie jest nacjonalizmem. Patriotyzm nie jest nienawiścią do innych. Patriotyzm to jest troska o wolną Polskę i wolnego człowieka w Polsce. I ktokolwiek godzi tę wolność człowieka w Polsce, ten w gruncie rzeczy godzi w elementarny interes narodowy Polaków. Jak ja sobie czasem sięgam do tego, co dzisiejsi kontynuatorzy tego pseudopatriotyzmu, jak oni swoich antagonistów, no to mieliście Państwo, to widziałem cała Polska w telewizjach, Kaczyński z Brudzińskim na spółkę powiedzieli o uczestnikach mitingów i marszów KOD-u, komuniści i złodzieje. Jak pan prezydent Duda powiedział, ojczyznę dojną, czy Polska teoretycznie nie podlega pośrednictwu. To po prostu jest budowanie na narracji kłamstwa i oszczerstwa. I ja temu jestem bardzo przeciwny. Uważam, że to jest niebezpieczne. Dlaczego niebezpieczne? Dlatego, że w momentach takiego zachwiania pewności ludzie stają się bardziej podatni na demagogię, na oszustwa, na manipulacje, na kłamstwa. I teraz dosłownie kilkanaście dni temu byłem w takiej debacie, gdzie nasi polscy obrońcy Donalda Trumpa mówili, że jednak ci Amerykanie, którzy głosowali na Trumpa, wiedzieli na kogo głosują. Na co ja powiedziałem, że ci Niemcy, którzy głosowali na Hitlera, też uważali, że wiedzą, na kogo głosują, ale że oni nie mieli poczucia, że głosują za wojną, za zniszczeniem Niemiec, za wielką klęską. Więc ja nie wiem oczywiście, co będzie z Trumpem. Mam nadzieję, że on oprzytomnieje, albo że jego oprzytomnieją, ale w każdym razie są tutaj powody do niepokoju. I teraz, jeżeli simuluje taką narrację, że trzeba bronić niepodległości Polski
przed Unią Europejską. No, to ja muszę powiedzieć, sobie przypominam takie powiedzenie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, wrąd nie może przyjaźń, od wrogu sam się obroni. Panie Radny, dziękuję za Pana przyjazd, który nie wątpię w złocie demokracji. Mam pytanie, jak Pan widzi, żeby to wszystko się zmieniło? Bo ja to widzę czarno z uwagi na różne komitety wyborcze, różne partie, które zamiast się łączyć, po prostu się dzielą. I w tej chwili, co byśmy nie zrobili nawet, a popieram to mocno, to uzyskamy po 17-16%. A PiS razem z ojcem dyrektorem uzyska te około 30 i wygra, weźmie sobie kogoś tu na przyczepkę i będzie rządził na nasze nieszczęście następne 4 lata. Jak Pan to widzi? No więc jeżeli chodzi o diagnozę, to widzę to tak samo jak Pan oczywiście. To znaczy, moim zdaniem, jeżeli środowiska opozycji demokratycznej się nie zintegrują i nie zbudują jakiejś koalicji, przynajmniej do wyborów samorządowych, jako minimum, żeby po prostu nie oddać miasta, no to, że to rzeczywiście tak może być, jak Pan mówi. Ale moim zdaniem to akurat zależy od nas. Pana ode mnie, czy potrafimy na tyle klarownie i głośno mówić, że domagamy się takiej koalicji, a kto z tej koalicji przystąpić nie chce, ten de facto pracuje na zwycięstwo Kaczyńskiego i PiS-u. To trzeba klarować. Jasno, i to musi być też jakiś nacisk na liderów Platformy, liderów Nowoczesnej, liderów PSL-u, ale też i na liderów KOD-u, więc ja już tutaj wywieram swój nacisk. Na tej dwoje, żeby pracowali na rzecz takiej integracji, dlatego że inaczej, jeżeli PiS będzie dalej rządził, to nie będzie wina żadnych komunistów, oligarchów, Putina, ani jak, tylko nasza wina po prostu. Dlatego że oni teraz rządzą w wyniku naszego zaniechania. Myśmy sami sobie strzeli stopę. Ja muszę powiedzieć, że zaczynam ten rachunek sumienia od siebie, dlatego że ja sam, to była moja arogancja i megalomania. Byłem tak przekonany, że Kowalski nie może z Dudą przegrać, że mi się w ogóle nie chciało w Polskę jechać i tłumaczyć ludziom. Ja w tej kampanii powiedziałem jedno z najgłupszych zdań w moim życiu. O tym mi to przypominano i słusznie, bo nie można mówić głupot. Jak powiedziałem w programie telewizyjnym, że jeżeli Kowalowski nie przejedzie po pijanemu na pasach niepełnosprawnej zakonnicy w ciąży, to na pewno to prezydentem będzie. No i tak mnie pytają, gdzie są te przyjechane zakonnicy. Więc oczywiście to mój idiotyzm, ale dlatego to przywołuję teraz, żeby się nie bić w cudze piersi, tylko we własne. Bicie się w cudze piersi to jest bardzo częsty obyczaj w Polsce. Ja w tym bym nie chciał uczestniczyć. Ja się biję we własnych piersi. Dlatego jeżeli my nie wywrzemy takiej presji, żeby była koalicja demokratyczna, antykaczyńska, to będzie nasza wina.
Znaczy oni będą rządzili z naszej winy, tego nie można będzie na nikogo innego zwalić. Tylko my Polacy sobie sami zafundujemy najgorszy, najbardziej niekompetentny i szkodliwy rząd w Polsce po 89. Przedtem można było mówić, no, że Rosja, że Breżniew, że Stalin, że Jałta. Teraz nie ma tego wszystkiego. Teraz to my. Więc musimy sami, każdy z nas musi zastanowić, jak trafić do liderów, żeby zbudowali tę antypisowską koalicję i B, jak trafić do ludzi, którzy są nieprzekonani, pogubieni. Jest tego dużo, tym bardziej, że to jest bardzo zły kontekst. Tak jak w 89 roku właśnie koniunktura nam sprzyjała, bo w Rosji była pierestrojka, dlatego że ta ekipa Gorbaczowa zdecydowała, że nie będzie interweniować przy pomocy czy czołgów i wojska. Tak, teraz mamy serię nieszczęść. Zwycięstwo PiS-u, Brexit, którego się nikt nie spodziewał. Najstarsza europejska demokracja zagłosuje jak nie wiadomo jak Polacy i czy Trump. Więc jak zwycięstwo Trumpa ma z mojego punktu widzenia jedną bardzo wielką zaletę. Okazuje się mianowicie, że nie tylko Polacy zgłupieli, a Amerykanie też. Oczywiście, bo nawet to jest wielka. To nie jest wielka pociecha, ale to trzeba traktować poważnie. I ciągle jeszcze od nas samych zależy bardzo dużo, bardzo dużo. Ale to oczywiście wymaga i raczej takiego spokojnego namysłu, a nie jaszczębi okrzyku. A po drugie, to wymaga też pewnego uporu, niezrażania się, powiedzenia sobie, efekty nie będą jutro, ale niewątpliwie będą, niewątpliwie będą. Kropla drąży skałę. I my przekonamy po Polaku, żeby zagłosowali mądrze i w ogóle, żeby zagłosować, przez 50% w ogóle nie głosowało, co znaczy de facto, że im właściwie nie obchodzi los Polski. Więc trzeba im tłumaczyć, że każdy ich głos ma znaczenie, ma swój ciężar. Ale ja muszę być optymistą. Ja nie mogę patrzeć tak czarno. Po pierwsze, dlatego, że ja już widziałem w Polsce gorszy czas. Przy 68. chorą, na początku ta straszna heca w Polsce, straszna, a potem interwencja Czechosłowacji. To wyglądało, że to po prostu czarna dziura, nie wiadomo, na jak długa. Już w grudniu 70. roku to Gomułka dostał czerwoną kartkę, prawda? I pojechał na zasłużoną emeryturę. Pamiętam stan wojenny, kiedy wyglądało na to, że wszystko pękło. Rozmawiałem z kolegami, byłem internowany wtedy. Oni mówią, ja wyjeżdżam, to jest stalinizm, 25 lat, to nie ma co, prawda? I się okazało, że przyszła koniunktura dobra i umieliśmy ją wykorzystać. Więc to jest pierwszy silny motyw, dla którego jestem optymistą. Drugi silny motyw jest taki, że w Polsce, w naszej historii, łatwo jest być pesymistą, bo to się zwykle sprawdzało. Pesymistą. No dobrze, ale w związku z tym pesymizm banalny. Banalny, a optymizm jest oryginalny. Kobiety się nim interesują.
coś jest w nim takiego, co wzbudza fascynację. Jest lepiej być optymistą. Dzień dobry, ja chciałem zadać pytanie na temat, większość polityków unika. Chodzi mi o rolę Kościoła, bo o ile właśnie do 89 roku jeszcze w 80 odegrał wielce pozytywną rolę, tak teraz się jawi wielkim szkodnikiem. I po prostu chciałbym coś na ten temat od pana redaktora usłyszeć. Ponadto, powiedzmy, no mamy dzięki Kościołowi to pokolenie Ordo Iuris. Dziękuję. To jest pytanie, które często słyszę na spotkaniach z ludźmi z kodu. I tu nie mam prostej odpowiedzi na to pytanie. W sumie ja myślę tak, że do 89 roku prawie Kościół odegrał niesłychanie pozytywną rolę, wspierając polskie dążenia do wolności. Oczywiście tam też nie było się bez pomyłek, bez potknięć, ale w zasadzie ta rola była bardzo pozytywna. Można powiedzieć, że to były takie azyle dla wolności, dla godności. Oczywiście wybór krakowskiego metropolity na stolicę apostolską, to było fantastyczne. Ci z Państwa, którzy pamiętają tą pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II, wiedzą, o czym mówię. To po prostu jakby taki zastrzyk nadziei, zastrzyk energii, wiary. Jakby ludzie wtedy zaczęli prostować karki. I to nie przypadek był, że w stoczni gdańskiej wywieszano portrety papieża. To był znak patriotycznej identyfikacji antykomunistycznej. Moim zdaniem Kościół po 1989 roku nie umiał odnaleźć się w demokratycznej rzeczywistości. Dlatego, że istnieć w demokratycznej rzeczywistości to też zdolność do samoograniczenia. Tymczasem jakby w Kościele zwyciężyła z jednej strony taka mentalność triumfalistyczna. No oto, obaliliśmy komunizm, że rządzili komuniści, teraz czas na katolików, a katolicy mają robić to, o co im poproszą, czy czego oni zażądają biskupi. Rzeczywiście było tak, że w kościołach odczytywano, na kogo wolno głosować, na kogo nie wolno, rozdawano takie informatory, karteczki, na tych wolno, na tych nie wolno. Radio Maryja wskazywała, siódme miejsce na liście może głosować, ósme miejsce na tamtej liście może, a na tamtej już nie głosuj, bo to są rozkochni ludzie. Głosy wyborców liczy serwer rosyjski. Nie wiem. Dlaczego głosy wyborców liczy serwer rosyjski? Jeżeli jest taka sytuacja, co Polak osobie może ustanowić? Nie ma na nic wpływu. Nie wiem, to jeszcze tak powiem, jest to, bo pan jest zaopatrzony w wiedzę, którą ja nie dysponuję, ale z tego, co ja orientuję się, to takich zarzutów na naszym wyborom nie robił ani Kaczyński, ani Manasie Rębicz, ani Ziobro, czyli oni są tacy super podejrzliwi, także jeżeli nie, to tutaj panu nie odpowiem po prostu, nie, i wcale nie wiem, czy tak rzeczywiście jest, a jeżeli tak jest, to że coś złego jest, po prostu nie wiem. Natomiast
chcę skończyć myśl o Kościele. W tej chwili mam wrażenie, że a Kościół nasz nie jest jednolity. Wystarczy popatrzeć na Warszawę i jak wygląda Kościół z prawego brzegu i z lewego brzegu. To z prawego brzegu były dwa różne kościoły. Ja niedawno uczestniczyłem w takiej dyskusji na temat Popolska Józefa Tischnera. No to katolicki kapłan, wspaniały człowiek, mądry bardzo, duszpasterz. I ten katolicyzm, który proponował Tischner, to nie był katolicyzm radiomaryjny. To był inny katolicyzm. W tej chwili odnoszę wrażenie, że w naszym episkopacie dominuje duch radiomaryjny i mnie to martwi. No, ale też ja widzę też taki dystans w stosunku do tego, co mówi papież Franciszek. Dystans taki widzę. Jakby to było kłopotliwe dla naszych biskupów, to co on mówi i jakby oni mieli ten problem, że wciąż muszą tłumaczyć, że on powiedział co innego niż powiedział. Ja myślę i w tej materii, że tutaj jesteś ostrożny, dlatego że byłoby czymś okropnym, gdyby ten konflikt polityczny, którego jesteśmy świadkami, gdy on się przeobraził w konflikt religijny, że gdyby to miała być polska zimna wojna religijna, to było okropne. To było okropne i z przyczyn pryncypialnych, dlatego że niezależnie od takich czy innych powodów, Polacy to jest katolicki naród. Oni się mogą krzywić, że ksiądz proboszcz nie taki, że kierownictwo nie ma racji. To katolicki naród. I swojego kościoła Polacy będą bronili przed niesprawiedliwymi krytykami i zarzutami. No, na przykład ja z przykrością muszę powiedzieć, no, obserwowałem, jak na tym jednym z tych mityngów paparasowych wziąłem taki transparent, ochrzli sobie kot do Kaczyńskiego. No, do Kaczyńskiego miłości ze mnie nie ma, ale dlaczego szydzić z sakramentu? Dlaczego? Przecież to dla innych ludzi to jest sakrum. Jeżeli chcemy, żeby nas szanowali, musimy szanować tych innych. Więc ja podzielam zaniepokojenie tym, co się dzieje w polskim katolicyzmie. Po drugie, powtarzam sam sobie, że dłużej klasztora niż przeora, to znaczy, że Kościół pozostanie, a biskupi będą się zmieniać. I po trzecie, byłoby okropne, gdyby w środowiskach antypisowskich zwyciężył duch takiego antyreligijnego obskurantyzmu, takiego antyreligijnego ciemniactwa. Ja bym tego cholernie bał, cholernie, dlatego że to poza wszystkim innym, poza sprawami zasadniczymi, które drugiego człowieka szanować, przekonany jestem o tym, i szanować jego godność i jego sakrum.
to poza wszystkim innym, już tak patrząc czysto taktycznie i politycznie, to byłby taki prezent zapisu, że to oni są ci prawdziwi wyznawcy nauki Jezusa i Ewangelii. Oni są zaprzeczeniem tego, z czego się uczymy z Ewangelii. Że mnie się wydaje, że tutaj absolutnie zbiorowym wysiłkiem powinniśmy wstrzymywać na naszych antykatolickich jaszczepów. Dobry panie redaktorze, chciałbym zadać panu krótkie pytanie. Około miesiąca temu udzielił pan wywiadu niemieckiemu w niemieckiej gazecie Der Spiegel. Niech pan powiedział, że pańscy rodzice zginęli w Holokauście, jednak na nagrobkach pańskich rodziców jest napisane, iż pańska matka zmarła w roku 1969, a pański ojciec w 1982. Dziękuję bardzo. No tutaj nie usłyszałem pytania. Słyszałem stwierdzenie, więc muszę pana oszalować. Ja tego nie powiedziałem. Redakcja Szpigla przepraszała mnie za błąd. Ja powiedziałem, duża część mojej rodziny zginęła w Holokauście. Gdybym ja miał powiedzieć, że moi rodzice zginęli w Holokauście, to musiał być kretynem, bo wtedy by się nigdy nie urodził. Ja się urodziłem w Holokauście. Tutaj możliwe, że to był błąd tłumacza, może to był błąd tego autora, a może to był po prostu chodnik drukarski. Takie rzeczy się zdarzają, że wiem najlepiej, bo sam jestem redaktorem gazety i sam pamiętam wielki skandal jak o gospodarce. W czasach jeszcze komunistycznych taki wielki tytuł był w życiu Szarzy. Gospodraka polskiej budowy. No i oczywiście była od razu interpretacja, że to była akt opozycji. No ja to po prostu był błąd drukarski. Podobnie jak tutaj. Więc to jest o tyle ciekawe, że wszystkie te prawicowe, pseudopatriotyczne portale to podchwyciły, że wreszcie złapali mnie za gardło na kłamstwie. I teraz dopiero ja sobie pomyślałem, co za biedni ludzie. Że rzeczywiście w inny sposób mnie nie można skrytykować. Ja wydałem 10 książek. Od 26 lat piszę komentarze. To trzeba złapać jakiegoś chochlika w niemieckiej gazecie, żeby pokazać, że jestem złym człowiekiem. Ja to wiem i bez tego, że jestem złym. Dzień dobry, Jacek Bezgraj, Partia Razem. Panie redaktorze, w Wyborczej w ostatnich latach ukazały dwa interesujące artykuły. Pierwszy był w 2014 roku, to był wywiad z panem profesorem Królem, zatytułowany Byliśmy głupi, a drugi w tym roku z panem Bonim, H.M. Bonim, zatytułowany Byliśmy głusi. W tych dwóch wywiadach, prowadzony jest zresztą chowa przez pana Stroczyńskiego, padała taka teza o tym, co się takiego stało, że mamy dzisiaj taką sytuację polityczną, jaką mamy. Co takiego się dzieje, że PiS mimo marszy, mimo tych wszystkich protestów dalej ma 40% poparcia. I ta teza jest dość prosta, że sami na to zapracowaliśmy, że sami na to zapracowaliśmy neoliberalizmem przez 30 lat, że Prawo i Sprawiedliwość zaspokoiło te frustracje, odpowiedzialne frustracje ludzi porzuconych przez państwo, ludzi, którzy nie mieli możliwości takich, jak duża część osób w Polsce miała, że
efekt tego wszystkiego, co się dzieje teraz, to jest pobłażanie i robienie, jak najlepiej ludziom, najlepiej zarabiającym i najbogatszym w Polsce i odsuwanie i porzucanie tych, którym było trudno. I że dzisiaj płacimy za to rachunek i że dzisiaj to, co robi Jarosław Kaczyński, to, co robi PiS, to, co robią lewica, polska prawica, to jest właśnie granie na tych frustracjach i że nie potrafimy, tego ani KOD, ani neoliberalna opozycja, która jest w Sejmie, że nie potrafi znaleźć na to odpowiedzi, że dalej brniemy właśnie w, nie rozmawiamy o gospodarce, nie rozmawiamy o nierównościach, nie rozmawiamy o tym, jak to państwo ma wyglądać, a rozmawiamy tylko o tym, że... Chciałbym zrobić, czy pan to popiera, czy jak pan się tego odnosi, panie redaktorze? Pierwsze zmartwiło mnie, jak pan powiedział, że pan przysłał tylko dwa rozwiązania. Ale na następnie. Oczywiście ma pan rację, że PiS i te formacje typu Kukiza czy Narodowcu rzeczywiście żerują na traumie, na frustracji, na zagubieniu tej sprawy. Jak pan się posługuje słowem neoliberalizm, to ja mogę domyślać się, o co na panu chodzi, a tak naprawdę ja nie wiem. Dlatego, że ja kiedyś byłem na takiej debacie w krytyce politycznej, jeden z rektorów powiedział, bo ja wiem, że pan nie lubi tego określenia. Oczywiście, że nie lubię, dlatego, że ono panu służy jak pałka baseballowa, żeby wyjadowali tych, z którymi pan się nie zgadza. Ten wywiad z Marcinem Królem, no wie pan, to jest mój kolega od bardzo wielu lat, na mnie się bardzo, no był dość zaskakujący, dlatego, że to jest właśnie to bicie się w cudze piersi. Gdyby na Marcin powiedział, byłem głupi, a to szanuj, a mnie byliście. Nie znam noga. Pluralizm ma najsłabszy. Nie, ja nie byłem głupi. Ja się pod tym nie podpisuję. Bo po drugie, ja sobie nie umiem wyobrazić tak wielkiej zmiany politycznej, gospodarczej, społecznej, międzynarodowej, gdzie byłby mniejszy koszt niż w Polsce. W moim przekonaniu to nikomu nigdy się nie udało. Z czego nie wynika, że wiele rzeczy nie było skrzanionych, wypuszczonych i tak dalej. Tylko co mnie przeszkadzało w tym wywiadzie Marcina, to w gruncie rzeczy powtarza własnymi słowami tą absurdalną diagnozę pani premier Szydło: Polska w ruinie. Otóż to nieprawda. Polska w ruinie nie była i nie jest. Być może ten rząd PiS-owski zrujnuje Polskę. To ja dopuszczam. Ale Polska nie była w ruinie, Polska przeciwnie. Dla spokojnego obserwatora i z Polski, i z zagranicy, to było najlepsze 25 lat, jakie Polska miała przez ostatnie 500 lat. Taka jest prawda. Ja skarbię, to tak oceniam, co oczywiście nie znaczy, że nie było środowisk i ludzi, którzy mieli mniej lub bardziej uzasadnione, głębokie poczucie krzywdy. I były oczywiście obszary biedy, obszary wykluczenia, obszary faktycznej degradacji czy dyskryminacji. To było wszystko. Teraz tylko jest pytanie, jak chcesz odpowiadać na to? Czy odpowiadać na to projektem totalnego wyrzucenia wszystkiego do góry
na nogami. Czyli projektem na, nazwijmy to w cudzysłowie, rewolucyjnym. Trzeba podać na to projektem konkretnych reform. A tutaj no, możemy się porozumieć oczywiście, tylko że wtedy trzeba mieć poczucie, że można zreformować to, co można. To, co, co robi PiS, to jest bardzo zręczna socjotechnika, bo oni dali po 500 plus. Oczywiście, tutaj ja gotów jestem zgodzić się z panem, że te 500 plus to było coś więcej niż tylko pieniądze. Że ci ludzie, którzy mieli poczucie, że są dyskryminowani, zapomnieni, nieważni, nagle poczuli się dowartościowani, ważni. Jakby tutaj był bardzo ważny ten efekt godnościowy. Tutaj mam poczucie, że w tej materii ja myślę, że rzeczywiście wiele błędów zostało popełnionych, że o ile na początku w rządzie Mazowieckiego tam był Balcerowicz, ale też był i Kuroń. To się w jakiś sposób balansował. Później jakby ten balans został złamany. I to niewątpliwie wpłynęło na ten typ nastroju. Po drugie język. Język, którym się posługiwali reformatorzy, to był zwykle język zimny. Mówię, który nie odwoływał się do emocji ludzkich, tylko do liczb, do konkretu. Znaczy, tak język potrzebny jest, ale on nie wystarczy. A ocieplany był albo przez odwołania do religii, albo do nacjonalizmu. A to jest złe odwołanie. I wreszcie ostatnia uwaga, to mnie się wydaje, że rzeczywiście ten wywiad z Michałem Bonim, też byłem starym znajomym, zresztą był bardzo ciekawy, ale on nie powiedział, byliśmy głusi. To napisał dziennikarz, żeby zrobić atrakcyjny tytuł. A dziennikarze tak lubią, wie pan, ja też lubię. Otóż Michał opowiadał tam o autentycznych dylematach, przed jakimi stał każdy minister w tym rządzie i będzie stał. I jak pan teraz tak się uważnie wczyta, co tam się dzieje w tym mainstreamie pisowskim, to też pan zobaczy napięcia z jednej strony między Morawieckim, liczy kasy. I pan może wydać tyle pieniędzy, ile pan ma. To ja mam jeszcze pożyczyć, no może, na kredyt, co? Ale w kółko tak się po prostu nie da. Natomiast pomysł pisowski jest taki, że da się. No nie da się, po prostu nie da się. I to akurat doskonale rozumiał. Balcerowicz, moim zdaniem, przegina w drugą stronę. Na niego liczy się tylko budżet, czy się domknął, czy nie domknął. Na niego się liczy deficyt. To wszystko są rzeczy ważne. Tylko jakby Balcerowicz nie potrafi zrozumieć, albo nie chce. Ja go ogromnie go szanuję i lubię. Ma na nią wielką estymę, wielką, to był dla Polski wielką rzecz. Ale on nie rozumie, że spokój społeczny też ma swoją cenę rynkową. I że czymś trzeba za ten spokój zapłacić. Że tutaj nie wystarczy po prostu odwalić się do bilansu. Czy rzeczywiście jest tak, że Polska jest krajem opiekuńczym dla bogatych? Nie.
Nie. To, gdzie jest obawa, to jest taka, że ten zwycięski biznes przeniesie się z podatkami za granicę. To dzisiaj możliwe jest. Trzeba zrobić tak, żeby te podatki tu płacili. Tylko nie można tego robić w ten sposób, jak to sobie wymyślili w PiS-ie, że będą wszędzie nasyłali te inspekcje karbowe i w ten sposób świetny pomysł na sparaliżowanie gospodarki. Tam zresztą też wygląda, że tam są różne pomysły i może obok kilku głupi, też może będzie jakiś rozsądny, chociaż ja tutaj pesymistyczny jestem, dlatego że to, co chce stworzyć Kaczyński, to on rzeczywiście on będzie rozdymał socjalne wydatki nie bardzo racjonalnie myśląc, czy tych pieniędzy nie można wydać lepiej. Na przykład, zaczynałem wywiad z innym ekonomistą, na pewno miłym pańskiemu sercu, z Ryszardem Bugajem, że on mówi o swojej sympatii do pana partii i tak dalej. Otóż on bardzo rozsądnie mówi, żeby te 500 złotych to były bon na pieluchy, na nie wiem, buty, wyprawkę i tak dalej, żeby to nie było 500 złotych na rękę, no bo 500 złotych na rękę, no się idzie do knajpy, cholera dusza, diabła nie ma, tak? 500 złotych jest, no. Więc moim zdaniem wszystkie te zmiany przekazywane przez pisarze są niechlujne, ale to nie jest tak, że oni zwyciężyli dlatego, że rządził neoliberalizm, czyli gospodarka rynkowa i prywatyzacja. Nie, oni zwyciężyli dlatego, że dzisiaj pan ma w całej Europie, i to wcale nie jest po prostu reakcja na neoliberalizm, ale taką falę, jakby taka fala wiatru, jest bardzo często wiatr brunatny. No i teraz jest pytanie, czy my w Polsce potrafimy się obronić przed wiatrem, czy nie potrafimy. We Francji nie miał pan żadnego neoliberalizmu, a Marine Le Pen prowadzi w sondażu prezydenckim. Brexit tak samo nie wynikał z reakcji na neoliberalizm. A histeria antyuchodźcza. Czy w ogóle się nie ma do neoliberalizmu? Nijak. W 1968 roku pan miał antysemityzm w kraju bez Żydów, teraz pan ma islamofobię w kraju bez muzułmanów, co do tego ma neoliberalizm nic. Otóż ostrzegam przed takim rozumowaniem, powiedział takim nieco manichejskim, aczkolwiek bardzo wiele postulatów i inicjatyw partii Razem mi się wydają i cenne, i sensowne, dlatego że my, paskudni liberałowie z kodu, potrafimy zobaczyć nawet u oponenta pewne wartości, czego wam życzę. Dzień dobry, ja się nazywam Małgorzata Wrzosek, przyjechałam z kodu w Kołobrzegu.
I ja mam takie dwa pytania związane, no właściwie z tym, co pan, panie redaktorze, porusza. Otóż zacznę może od drugiego. Jestem nauczycielką, nauczycielką języka polskiego, która pracowała we wszystkich trzech poziomach szkół. I ja jestem na szczęście emerytką, bo jestem załamana tym, co się stało z naszą młodzieżą. Mieliśmy kiedyś takie w ramach cyklicznych spotkań na ulicy, kiedy rozdawaliśmy ulotki, informowaliśmy, bo spotkanie z takimi młodymi chłopakami z NR-u. I pamiętam, że rozmawialiśmy o czymś, o uchodźcach i ja mówię któremuś, no a co by było, gdybyś był Murzynem? On mówi, na szczęście jestem biały, na szczęście. Co zrobić, żeby ich przekonać, bo jest ta grupa młodzieży, która musi się przekonać na własnej skórze, kiedy zamkną nam granice, czego się boję, kiedy odetną nas od różnych rzeczy, to ta część młodzieży, która jest obojętna na to, co się dzieje, ona może wróci. Natomiast gorzej z tymi, którzy odeszli w kierunku tego skrajnego nacjonalizmu. Co z nimi robić? I drugie pytanie takie. Tydzień temu, nawet nie tydzień temu, bo w ubiegłą środę był w Kołobrzegu sędzia Jerzy Stępień, który powiedział tak. Straciliśmy w wyniku tego, co się dzieje w ciągu roku, zaufanie na świecie u wszystkich. Nie wierzę, powiedział prezes Stępień, że je się kiedykolwiek da odbudować. Co pan o tym myśli? Czy rzeczywiście na zawsze straciliśmy wiarygodność w oczach Zachodu? Bo jest to, no to jest przerażające stwierdzenie. Dziękuję. Ja mam nie od tego drugiego. Nigdy nie mów zawsze. To są dwa takie kanony myślenia o polityce czy o historii. Oczywiście, to co powiedział Jerzy Stępień, to jest oczywiście prawda. Myśmy strasznie stracili nasz wizerunek, został zrujnowany. To prawda. Niemniej jednak, ja uważam, że jeżeli Polacy potrafili na własną rękę swój wizerunek zrujnować, to potrafią też na własną rękę go odbudować. I my musimy zrobić wszystko, żeby odbudować, czyli odsunąć od władzy PiS. To jest to warunek. Teraz, jeśli chodzi o nacjonalizm, o... Jesteś jastrzębiem, Adam, tak? Ja jestem jastrzębiem. Wydawało mi się to, co powiedziałem. Takie było, jastrzębie, gołębie było. Tak, może taki troszeczkę drapieżny gołąb. Otóż to jest problem, to jest problem i znowu, to nie pierwszy raz w naszej historii coś takiego oglądamy. Jestem historykiem. W późnych latach 30. wyższe uczelnie były zdominowane przez ONR, czy przez brzydłych Polaków. Znaczy, w tamtym czasie nacjonalizm, czy faszyzm typu Mussoliniego, ale i Hitlera też, był towarem chodliwy, bo potem przez wiele lat wydawało się, że jest skompromitowane raz na zawsze. I teraz rzeczywiście z pewnym niepokojem obserwuję jak w różnych formach te idee szowinistyczne, nietolerancyjne, autorytarne czy zgoła totalitarne, że to powraca w różnych formach. Otóż jeśli chodzi o uchodźców, no to tutaj ja widzę ogromną winę i odpowiedzialność po politycznej elity PiS. Ja nie twierdzę, że bez tego będzie było histeria uchodźców. Być może też będzie była tak. Bo w tej chwili ta histeria antyuchodźcza ma jakby błogosławieństwo ze strony prezydenta, rządu Kaczyńskiego, wojewodów, ministrów. Jakby to wszystko jakby zbiera się w jednej misji.
ja myślę, że to jest już, mówiłem o tym, to jest, w ogóle to jest też obrzydliwe, bo to jest nieludzkie, ale w Polsce to już jest w ogóle niepojęte. Przecież Polacy to był naród uchodźców. Myśmy uchodzili za granicę po przegranych powstaniach, od zaborców, od okupantów, od dyktatur. Jak akurat Polaków 20% na narodu polskiego żyje za granicą, to uchodźcy, gospodarczy, polityczni, tacy siacy. I nagle dzisiaj opowiadać te brednie, że tutaj przyniosą jakieś te pasożyty, jakieś, to jakiś horror w ogóle. Dlatego w ogóle jestem w stanie powiedzieć, co więcej, to jest tym bardziej niebezpieczne, że w tym momencie doszło do zderzenia Kaczyńskiego z Kościołem Katolickim, bo biskupi byli innym głosem. I to zderzenie, co mówię, z wielką przykrością, Kaczyński wygrał. W sondażach większość Polaków uważa jak Kaczyński, a nie jak przewodniczący episkopatu, arcybiskup Gondecki. Ale znowu, to jest taki bardzo trudny moment. No ale to też na pewno w tej sprawie nie wolno ustępować. No, trzeba swoje mówić, mam poczucie, że się jest w mniejszości. Bo w tej sprawie myślenie demokratyczne jest w mniejszości. Trzeba powiedzieć wyraźnie, że gdyby dzisiaj zrobić takie referendum jak na Węgrzech, to większość by się opowiedziała za niewpuszczaniem uchodźców, nie za wpuszczaniem. No ale czasami można być w mniejszości się tego nie bać. Byle tylko mieć przekonanie, że nasza sprawa jest słuszna, że warto jej bronić, nawet jeżeli się za to dostanie w kość. No, to taka prawda jest. No, ja tutaj, dlaczego teraz, w jaki sposób dyskutować? No i pan, jest pani zaprawiona w rozmowach z młodzieżą, to pani na pewno wie lepiej niż ja, że są młodzi ludzie tak zainfekowani, tak zindoktrynowani, że na nich żadne argumenty nie działają. To jest przekonać o NR-owca, że antysemityzm to nic do dobrego, to już łatwiej na nauczyć psa szczekać po angielsku. To jest niemożliwe. Ja się nazywam Barbara Liberowicz, należę do pokolenia 50 plus i myślę, że taka mniej więcej jest tutaj średnia na sali. Tak patrzę, ale jestem również matką dwóch synów 20 plus i oni głosowali, nawet nie powiem na kogo głosowali, bo wstyd. Zdecydowanie nie głosowali na Bronka Komorowskiego i myślę, że to jest ta część elektoratu, której dalej nie zauważamy, tak? Bo oni, tak jak powiedziała kiedyś pani Krystyna Janda, że na wydziale u moich synów wszyscy są zwolennikami biskupów. Oni nie przeżyli tego, co my, oni nie byli, nie mieli problemów z wyjazdem za granicę, oni nie doświadczyli ograniczenia osobistej wolności. Dobrze. Dlatego myślę, że ja dziękuję w ogóle pani za pytanie, ale problem jest dużo szerszy niż tylko ANR, bo w zasadzie nie usłyszałam żadnej treści atrakcyjnej dla pokolenia, które w tej chwili kończy studia. Oni są sfrustrowani, może nawet jeszcze bardziej niż to pokolenie zaniedbane w czasach Solidarności, bo oni mają różne, dosyć niewielkie perspektywy.
pokolenie, mam wrażenie moje, utrzymuje rodziców i utrzymuje nadal nasze dzieci, a przynajmniej w dużej części. I tak jak pan powiedział, że trzeba postawić dobrą diagnozę. Diagnoza jest taka, że w przedziale wieku między 20 a 30 dalej będzie głosował na wszystkich, tylko nie na partii, które mam wrażenie są osią zwolenników. Dziękuję. Oczywiście mam nadzieję, że pani się myli, ale nie umiem wykluczyć tego, że będzie tak, jak pani mówi. Nie potrafię. Oczywiście ja byłem przerażony, że 3 miliony głosów padło na Kukiza, na prezydenta. No więc tutaj są rzeczywiście rzeczy niezrozumiałe, jakieś będą się audycji radiowych, gdzie był taki guru młodych ludzi, Kazik Starzewski. I prowadzący to będą kto na kogo głosował, coś, widzę, że tak jak nie mówię, mówię, no, a ty Kazik, ty powiem. On nie powiedział, ktoś tam z jego strony powiedział, on głosował na Korwina Mikke. No to ja mówię, no zaraz, jeżeli człowiek o takim autorytecie, jak Kazik, głosuje na Korwina Mikke, to co się dziwić młodym ludziom, że głosują na Kukiza? To już jest, to znaczy gdzieś pękła jakaś bariera wstydu. W jakimś wywiadzie to czytałem chyba za tygodnika powszechnego. Jurek Sztur, on mówi, że to co nam dzisiaj proponuje PiS to jest kultura bez wstydu. I teraz, jak coś się może zmienić? No moim zdaniem, oni zobaczą, że zostali okłamani. Oni nie będą głosowali na koalicję demokratyczną z miłości, ale będą głosowali z rozsądku, będą głosowali dlatego, że chcieli żyć w normalnym kraju. Niedoskonałym, ale lepiej żyć w niedoskonałej demokracji, niż do doskonałej dyktaturze Kaczyńskiego i Macierewicza. To przecież jest jasne. I oni to, oni w tej chwili oni są skłonni, jak widać, to w ogóle lekceważyć. To są jakieś spory pewnego pokolenia, nie naszego. My się do tego nie mieszamy. Ale polityka się do nich wmiesza. Nie może być inaczej. Oni no i tego spokoju nie będą mieli. Zawsze jest takie prawo, że chodzą po mieszkaniach, żeby brać ludzi do kryminału, to zawsze jest nadzieja, że wejdą do sąsiada, a nie do mnie. Ale w końcu wchodzą do nas. I tutaj nie będzie inaczej, jak sądzę. Oczywiście w gospodarce rynkowej nie istnieje taki mechanizm, który wszystkich zadowoli. Demokracja jest pewną sztuką budowania kompromisu. Kompromis się osiąga metodą jakiegoś tam dialogu. Natomiast to, co mają obserwować, nie ma żadnego dialogu. Oni jednak buldożer, to parfors i jedynie z kim się liczą, to trochę liczyli się z Amerykanami, trochę z biskupami, ale też jak widzieliśmy przy uchodźcach, daleko nie do końca. Ta filozofia Kaczyńskiego na prawo ode mnie, bo może być tylko ściana, jest w zasadzie filozofią przyzwolenia na ten ONR i wszystko, co towarzyszy. To jest przemoc, to są napady na obcokrajowców, to jest język hejtu, nienawiści, pogardy. Tutaj jest
jest, czy czego się obawiać. Tylko jedno, czego ja bym się bał, to jest to, żeby oni swoim oponentom nie zdołali narzucić tej samej nietolerancji, tej samej nienawiści, tej samej pogardy, którą oni mają. Ale stąd moja wiara w kody. Ja już to mówiłem, jak byłem u Magdy w Szczecinie, jak byłem u Jarka w Katowicach. Mnie nie było w Polsce pół roku, od grudnia do maja. Miałem stypendium w Ameryce. I wróciłem i natychmiast mnie Kukurski mnie zaprosił na marsz. Mnie nie było po pół roku, wyjechałem po wyborach wygranych przez PiS, kompletnie zdołowany. I nagle na tym marszu PiSu ja zobaczyłem, przepraszam, Wojciech kładę na marszu kogo chciałbym go zobaczyć. Na pisowskim na marszu, ale ja nie zobaczę. Na waszym kodzie, że ten klimat, tą atmosferę, którą zapamiętałem z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Ludzie życzliwi, pogodni, bez nienawiści, poczuciem humoru, z uśmiechem. I to jest ta skuteczna, kodowska odpowiedź na nienawiść. Tak trzymajmy to wygramy. Ja jestem z wykształcenia inżynierem, jestem absolwentem tej uczelni, aczkolwiek z racji tego, że byłem chory, mam grupę inwalidzką, w ciągu ostatnich lat byłem podopieczny i cały czas jestem w cudzysłowie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie. Utrzymywano mnie z sum typu 312 zł miesięcznie, w tej chwili 412 zł miesięcznie. Od dwóch miesięcy nie przelano mi żadnej sumy poza sumą 22 zł. Dzisiaj się skarżyłem na to wiceprezydentowi miasta Koszalina. Wypowiadałem się z Trybuny Obywatelskiej na Radzie Miasta, prawda? Nikt na mnie nie zwraca uwagi od wielu tygodni. Pan twierdzi, że PiS to jest jakieś straszliwe zło i z tego, co ja słucham tutaj, mimo tego, że nie jestem pana zwolennikiem, to odnoszę wrażenie, że pan z jakąś straszliwą nienawiścią odnosi się do PiSu, nie wiadomo dlaczego. To mnie tutaj nikt nie słucha. Przed moim wystąpieniem na Trybunie Obywatelskiej Rady Miasta leżono z trybuny mój przedmówca bohaterów, którzy oddali życie za ten naród. Leżono majora Edwarda Siedzieloża Łupaszkę, prawda, na którego byłem pogrzebie. Ja chciałbym zapytać, dlaczego pan z taką nienawiścią odnosi się do PiSu? Przecież tutaj nie rządzi żaden PiSu, rządzi Platforma. I nikt mi nie udziela od wielu tygodni żadnej pomocy. Ja myślę, że ma pan tutaj w Radzie Miejskiej prawdopodobnie polityków z PiSu i niech pan się zwróci do nich, może oni będą w stanie panu coś załatwić u wojewody czy u kogoś, ja się po prostu nie znam. Natomiast ja nie mówię o PiSie z nienawiścią. Jeżeli to pan przeczyta, co politycy PiSu mówią o kodzie, co jest o mnie, personalnie, to pan zobaczy, co to znaczy z nienawiścią. Ja nie mówię z nienawiścią. Ja nie mówię, że to komuniści złodzieje. Ja nie mówię, że oni dążą do fizycznej eliminacji biologicznej zniszczenia narodu polskiego. Ja mówię bardzo krytycznie o rządzie i partii, które konsekwentnie łamią konstytucję, której respektowali ślubowali. I za to w moim przekonaniu to jest bez nienawiści. Oni staną przed Trybunałem Stanu i będą osądzeni. A potem
mam swoje oceny. Pan może być takiego zdania, mówię, ja jestem innego. Ja uważam, że to jest władza niekompetentna, amatorska, że polityka zagraniczna tego rządu doprowadziła do izolacji Polski w Europie i w świecie, że i projekty zmian w publicznych mediach, czy w służbach specjalnych, czy w ojcu jako szkodliwe, że rozbijanie systemu oświaty w tej formie, w tym trybie uważam za złe dla Polski, dla młodzieży Polski, ale to ciągle jeszcze nie jest, nie nienawiść, się. Panu rzeczywiście życzę, niech pan się zwróci do miejscowych koszenickich, bo polityków z PiS-u i oni zapewne panu pomogą, bo mają większe możliwości w tej materii niż ja. Oczywiście. Brawo. A może jutro poprawiam dwa zdania, ponieważ proszę, nie jest Biuro Komitetu Obrony Demokracji, dysponujemy też prawnikami, udzielamy czasem w trudnych sytuacjach ludziom pomocy prawnej, ale pomagamy skierować na dobre drogi, jak obywatele i ludzie, mieszkańcy naszych miast mają problemy, także zaprosiłabym pana do biura KOD-u, może tam powiedzą panu KOD-owcy, gdzie można pójść i uzyskać pomoc, żeby to było skuteczniejsze. I to już zostało. Ja tu byłem, właściwie miałem zaszczyt być 35 lat temu pracodawcą Adama przez kilka miesięcy. Jako byłeś moim konsultantem, doradcą szefa regionu wtedy i byliśmy chyba 3 razy, objeżdżaliśmy województwo. I mam w imieniu tutaj Adama pytanie do państwa, dwa właściwie. Kto w tej chwili jest prenumeratorem Gazety Wyborczej? Ręka do góry. Ok, dziękuję. A teraz drugie pytanie, kto nie jest, a kto będzie? Mało, proszę państwa, naprawdę w tej chwili głosujemy naszymi portfelami. Musimy w tej chwili gazetę wspierać, po prostu, bo to jest nasza wizja naszego życia. A teraz moje pytanie już do Adama, krótkie. Po prostu, czy mówi się dużo o tej chwili, że czekamy na Mesjasza, na charyzmatycznego lidera, który poprowadzi nas do zwycięstwa. Kogo typujesz, o ile to jest w ogóle możliwe? Charyzmatyczni liderzy polegają na tym, że nikt nie typują, oni się typują sami. Otóż to przed stocznią słyszą o Wałęsie. Kto przed słynnym skandalem w Moskwie słyszał Jelcynie? Kto przed aksamitną rewolucją słyszał o Havlu? Otóż moim zdaniem charyzmatycznych przywódców wyłania konkretna sytuacja. I ja nie wiem, jak to, jak będzie, ale ja myślę, że to się zdarzy. Ale trzeba powiedzieć, że czasami ci charyzmatyczni przywódcy są niebezpieczni. Dlatego, że tam rządzi taki mechanizm, że w pewnym momencie, jak już zostałem wybrany, to mam poczucie, że złapałem Pana Boga za nogi i że spokojnie mogę robić wszystko to, na co mam ochotę, a to jest dla porządku demokratycznego zawsze bardzo niebezpieczne. Więc jak będzie, ja nie typuję nikogo. Być może on tu jest na sali i to się w pewnym momencie okaże, że to jest właśnie on. Patrzę na to wszystko z nadzieją.
I oczywiście nie ukrywa, że to na nadzieję mi przywrócił kod. Bo bez kodu by nie było ani parasolek, ani na nauczycieli, ani nie było tylko tej świadomości, że istnieją silne środowiska, które mówią nie tej władzy, ale co ważne, one to mówią bez nienawiści. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dziękując panu, że zechciał pan tutaj przyjechać do Koszalina. Dziękując organizatorom z tego miejsca, że zorganizowali takie spotkanie z panem redaktorem. Ja z kolegą przyjechałem do państwa 70 km, więc wiadomo, że jestem z niedużego miasteczka powiatowego, ale to rzeczy. Panie redaktorze, oczywiście nie mówimy o tej gazecie. Kwestia jest zasadnicza. Patrząc na to, co się tutaj dzieje, patrząc nawet tutaj, jakie są sytuacje i wystąpienia niektórych po prostu przedmówców już, widzimy, czym jest problem. Problem jest najważniejszy w edukacji i właściwym podejściu, właściwym ukształtowaniu tego patriotyzmu, uważam się, w tej młodzieży, która wchodzi, że tak powiem, w dorosłe życie, które na pewno z różnych powodów ma jakieś swoje problemy i rodziny też ich mają problemy. Ale jak patrzę tutaj po sali, to widać jednoznacznie, że i też apeluję do wszystkich państwa, do wszystkich rodziców, babci, dziadków i tak dalej, cioci, wujków, znajomych innych spraw, co my zrobiliśmy dla siebie, dla tych młodych ludzi, żeby to było inaczej, żeby nie głosowali populistycznie. Też apeluję do wszystkich innych partyjnych, że tak powiem, działaczy, którzy są, którzy po prostu dla swoich partykularnych rzeczy, żebyśmy się, że tak powiem, wszyscy razem i każdy z osobna wystrzegał populistów, że tak powiem, prawicowych, jak i również socjalistów, no jeszcze bardziej byłoby narodowych. Oczywiście kwestia gospodarcza jest bardzo ważna, edukacyjna, bardzo ważna, kulturalna, społeczna i inna sprawa. Natomiast Polska przez te wszystkie lata na pewno się rozwinęła, dużo zostało zrobione, choć... Ale pytanie... Dobrze, kończę. Panie redaktorze, czy pan jeszcze wyprzedza z siebie Izbę i to, co pan teraz robi i inne autorytety, i inni ludzie, którym się żdają, i tutaj dobrze, że koszty coś takiego stara się organizować, ale czy panowie, panie są w stanie przyjeżdżać do miasteczek powiatowych, gmin, bo tam uważam, jest największy problem z edukacją społeczeństwa i przedstawiania innych rzeczy, żeby to po prostu zmienić. Tak, chodzi o konkluzję, pan absolutnie. I ja podjąłem decyzję, że będę jeździł. Ja jeżdżę bo bardzo dużo. Natomiast rzeczywiście po kolei. Na początku jeżdżę do większych miast, a teraz oczywiście na Sycylię mamy i Krosno, i Jasło, i Kalisz, i Przasnysz, i tak dalej, i Biłgorę. Otóż oczywiście rację, edukacja jest kluczowa, tylko to jest wielki problem. Jak edukować obywatela, ale unikać indoktrynowania człowieka i jak mu pomóc samodzielnie myśleć i jednocześnie jakby nie ingerując w jego taki zasadniczy kanon po potrzeby niezawisłości duchowej, suwerenności. Na to pytanie wszyscy się głowimy, jak odpowiedzieć, no ale są takie momenty takiej, powiedziałbym, depolityzacji. I mi się wydaje, że w Polsce był taki moment. I że rzeczywiście nie jest łatwo młodym ludziom uświadomić, co im grozi.
są. Oczywiście środowiska tutaj wspomniałem o krytyce politycznej, bardzo lewicowe. I akurat ich socjalizmu to ja się nie mam, dlatego że ja się boję takiego socjalizmu, za którym stoi żadna. I są, i pałka. Jeżeli ktoś takie idee ma, to ja się tego nie obawiam. To nie są na narodowcy, którzy mówią, że rzeczywiście językiem unicestwiania innych, ale w jednej sprawie absolutnie ma pan rację, absolutnie, 100%. Małe miasta i miasteczka. I to jest, ja widziałem to na Podlasiu, w Jarosławcu, i to jest rzeczywiście, to może być rezerwuar czegoś bardzo niebezpiecznego dla Polski. Jak Białystok był zawsze miastem wielokulturowym, wielonotowym, w tej chwili nigdzie faszyści nie są tak silni jak tam. Ale żeby pan padł znów pytelny, to najgorszymi polskimi szowinistami, tacy, którzy rzeczywiście potrafią rozmawiać z kastetem w ręku, są Białorusi. Bo oni muszą udowodnić, że są takimi samymi albo lepszymi po Polakami niż ten tak zwani rdzenni. Czemu pan taką nienawiść rasową w stosunku do Białorusinów tutaj szerzy? Nie rozumiem. Nienawiść rasową pan w stosunku do Białorusinów szerzy. Proszę pana, ja opowiadam o tym, czego doświadczyłem. Ta bardzo ważna książka na ten temat dziennikarza Gazety Wyborczej na Marcina Kokonskiego. Rozumiem, że pani nie przeczytało, bo pan reklamuje Gazetę Wyborczą, za co dziękuję, a za to nie czytam też panu, a tutaj, bo to trudne pismo, trzeba, żeby je czytać, trzeba się zastanawiać. Panie Asasie, opowiadam pan, jak to jest, że pan się urodził po śmierci. Przepraszam najmocniej, ale bardzo bym prosiła, żeby pan się zgłosił do mikrofonu i na pewno pan dostanie mikrofon. Aniu, spokojnie, niech pan sobie będzie, dużo się dowie, naprawdę, to jest super. Ja proszę, żeby pan nie przeszkadzał, podniósł rękę i poprosił o mikrofon. Super, dziękuję bardzo i proszę słuchać, naprawdę. Dobry wieczór. Reprezentuję moje pokolenie 20 minus, 20 plus, jak to woli. I mam pytanie do pana redaktora, co zrobić, aby wygrać z populizmem? Bo jak zauważamy, wszędzie teraz populizm wygrywa. Donald Trump wygrał z merytoryczną Hillary Clinton, Francja, Marine Le Pen. I co nas młodych może przekonać, żeby ten populizm, te wartości ORN-owskie, typu właśnie nienawiść wobec innych ludzi, mogła zostać pokonana właśnie wartościami, nie wiem, proeuropejskimi, bo jak uważamy, one też przegrywają. Co mogłoby nas młodych, właśnie w pokoleniu licealnym, gimnazjalnym przekonać, aby było lepiej? Dziękuję. Magda mi podpowiada, żeby zapytał się, co pana przekonało do tych wartości, ale... Ale mówiąc na najprościej, wie pan, na to pytanie pańskie będzie musiało odpowiedzieć pana pokolenie. Tutaj żadne podpowiedzi nie są możliwe, chyba, dlatego że ja do swoich przekonań dochodziłem na podstawie moich obserwacji rzeczywistości. Nie słuchałem tego, co mi mówił mój ojciec, chociaż dzisiaj, jak patrzę, wiele to miał po prostu rację. Ale młodość ma to do siebie, że uwierzy, że ogień parzy, jak się poparzy sama. Że uwierzy, że w ogóle można
utonąć, jak się popodtopi. No, innej rady nie ma. No i jest coś takiego, że dla jakichś powodów, jak pan widzi staruszkę, która ma problem z przejściem przez jezdnię, to znaczy, dla jakichś powodów pan jej pomoże, a nie kopnie. Teraz przy pomocy jakich argumentów mam pana przekonać, że warto jej pomóc, a nie kopać jej? No to po prostu to jest takie doświadczenie, które się nabywa. Już mówiłem dzisiaj, był taki moment w historii w 30. latach, kiedy wyglądało na to, że cały świat zmierza do faszyzmu. No ale okazuje się, że to nie była żadna konieczność historyczna. I teraz też te tendencje autorytarne czy szowinistyczne, nacechowane nietolerancją, wrogością, no one nawet jeżeli w tej chwili rosną w siłę, no porosną i w Niemczech, i we Włoszech, i w Grecji, no to nie jest, nie ma żadnych konieczności, że oni mają wygrać. A teraz, jak przekonać kogoś z pańskiego pokolenia 20+. Ja myślę, że to pan go przekona wcześniej niż ja. Bo pan rozumie jego wrażliwość, jego skróty myślowe, jego upodobania, jego poczucie humoru. Ja już jestem ramą stary. Ja już tutaj nie podejmuję się. I dlatego patrzę spokojnie na to, bo wiem, jak trudno było mnie przekonać, kiedy miałem 20+. Zostało nam 10 minut, więc nie wiem, czy zdążymy jeszcze dwa pytania. Ja mam jedno pytanie bardzo może historyczne i bardzo współczesne. A mianowicie, czy widzi pan potrzebę, czy ma pan ochotę dopisać współczesny rozdział do dziejów honoru w Polsce? Czego? Do dziejów honoru w Polsce. Czy to miały być krytyka, polemika, z kim? A może tylko trzy kroki? Nie pani, nawet niedawno rozmawiałem z moim kolegą jednego z wydawnictw i ja raczej myślę w tej chwili, żeby to wznowić, ale żeby to było wydanie rozszerzone. Napisał tam do tego momentu, że istnieją już są napisane o Stefanie Kisielewskim, o Kołakowskim. Nie jest tam jeszcze krótko, tylko nie ma drugi tam, czy to pani myśli, żeby to było o dzisiejszych czasach. To mówię pani. To już, jak to się mówi, nie mój temat. Dlatego, że nie można w tej samej sztuce być aktorem i recenzentem. Ja na tej scenie występuję dzisiaj. Więc ja mogę pisać o okresie stalinowskim, kiedy mnie nie było. Kiedy ja byłem 5-letnim dzieckiem. Mogę mieć tego dystans. Natomiast do tego, co dzisiaj, ja dystansu nie mam. I nie wiem, czy ją napisać, ale gdybym miał pisać, to miałbym z tym problem. Dlatego, że dla mnie
dzisiaj takim człowiekiem honoru w naszych czasach był właśnie Józef Tischler. Takim człowiekiem jest z pewnością Adam Zagajewski. Takim człowiekiem z pewnością są i Kazimierz Kut, i był Andrzej Wajda. Kto? Boniecki, no to bardzo fajny facet jest oczywiście, bardzo, ale akurat honor mi się, właśnie tak, bo Boniecki tak, no to też jak idziemy po duszpasterzach, no to ten ksiądz, którego, jak on się nazywa? Lemański. Tak, Lemański Wojtek, tak. Bardzo, ośro, fantastyczny. Ale tutaj miałbym z tym głowę, no to za blisko jednak, tych ludzi zna osobiście i się z nimi rozmawiało, a drugi, trzeci, no to jest, wtedy to były wybory moralne, a także polityczne. Natomiast dzisiaj jest problem taki, żeby ci, którzy zajmują się polityką, potrafili reprezentować podstawowe kwantum wartości moralnych. Nie żeby to wprost udawać, że się jest ministrem, to się jest od razu moralistą, ale przynajmniej takie minimum dla nas, dla dziennikarzy. Nie kłamać. Nie mówić całej prawdy, bo się nie wypowiada nigdy, ale nie kłamać, a przynajmniej już nie kłamać bezczelnie. Na takie minimum. Ja czytam te gazety, to jest niewiele z takich pism, które to respektują. To jest oczywiście gazeta, to jest jasne, ale Newsweek, Polityka, Tygodnik. Bo powszechny i koniec. Ja nie widzę nic więcej. Nie widzę. Oczywiście są miesięczniki jeszcze, to są oczywiście znak, Republika, to jest poza. Ale jeśli chodzi o pisma, znaczy o ludzi, no pewne, że się widzi z perspektywy. Dopiero ja potrafię ocenić wartość arcybiskupa Józefa Życińskiego w pewnym momencie, kiedy go zabrakło. I nawet teraz, jak ktoś proszono, żeby coś wygłosił gdzieś na jego temat, sięgnąłem po jego tekstach. To mądry człowiek. To mądry, jak on się stale uczy. Jak on potrafił sam reformować własne opinie. No to tak, odpowiedziałem pani dość mętnie, dlatego że nigdy się na tym po prostu nie zastanawiałem w tych kategoriach, a jednocześnie to jest pytanie tak ważne, że ono nie zasługuje na odpowiedź dowcipną. Andrzej Niski. Panie redaktorze, wielkim nieszczęściem naszej demokracji jest to, że blisko połowa Polaków nie chodzi do wyborów, o czym pan wspomniał. I tak się dzieje od lat. Czy pan redaktor, jako wybitny analityk sceny politycznej w Polsce, widzi jakąś receptę, żeby ten wielki, niemy elektorat uruchomić? Jedyna recepta realna, którą ja widzę, to jest rozmawiać z ludźmi, rozmawiać i tłumaczyć, dlaczego to jest ważne, to ma sens i tak dalej. Natomiast bałbym się przymusu. Belgii,
powiedzmy, jak ktoś nie głosuje, to za to makaria. Otóż nie chciałbym tego. Mnie się wydaje, że demokracja to jest wybór. Ktoś może źle wybrać, na przykład wybierze, że pojedzie na ryby zaraz do głosowania. On źle wybiera, ale wolno mu wybierać. No, w momencie, kiedy on musi głosować, to tego wyboru pozbawiony jest. No. Ja pamiętam stale, że w 1933 roku w Niemczech o zwycięstwie Hitlera przesądzili ci, którzy przedtem nie głosowali. Pierwsza poszli głosować i zagłosowali na Hitlera. Szczerze mówiąc, ja boleję na tym, że jest taka frekwencja jaka. Ale jak mają iść i głosować na Kukiza czy na narodowców, to niech wiem, się w domu zostaną. Ostatnie pytanie, dziękujemy bardzo. Minął już nam czas, więc przekroczyliśmy go nawet. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za przyjście w imieniu Komitetu Obrony Domu Miasta. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję. Daję Wam słowo, że gazecie Wyborcze zaniesie do publicznej, nie pójdę, bo się przyjrzę. A co tego, do TVN-u pójdę. Nie. Okej, trudno słyszeć. Bardzo mają.